Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem w Harlemie, na zachód od Amsterdamu, około 20 km chyba. Jechałem tutaj najpierw, znaczy jechałem taką komunikacją podmiejską. Bilet z Amsterdamu to było 5 euro, także jak będziecie w Amsterdamie, na pewno warto odwiedzić. Jeżeli chodzi o sam browar, Jopenkerk, Kerk to po prostu kościół, Kerk Church. Wiadomo, że to budzi pewne jakby kontrowersje, tak? No jak browar w kościele, to jest profanacja czy coś takiego. Nie do końca tak jest. To znaczy, oczywiście zależy, jakie kto ma podejście, ale nie do końca tak jest. Powiem wam dlaczego. Po pierwsze, w ogóle na przykład Kościół katolicki ma procedurę desakralizacji budowli czy świątyń. Po prostu taka świątynia po tej desakralizacji może służyć za cokolwiek, tak? Chodzi zwykle o kwestie takie, żeby nie burzyć budynku, który jest ciekawy architektonicznie, który jest zabytkiem i tak dalej, a na przykład nie ma potrzeby, bo nie ma wiernych, nie stać ich na opłacenie podatków i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sytuacja była taka, że ten kościół był wybudowany w 1910 roku, więc to nie jest jakiś zabytek średniowieczny, nie wiadomo jaki. I on już pod koniec XX wieku nie był wykorzystywany jako kościół, tylko tam była jakaś galeria sztuki, jakieś wystawy, takie rzeczy. I w 2005 roku stwierdzono, że oni go po prostu wyburzą, bo może coś lepszego wybudują. I protesty lokalnej społeczności sprawiły, że ten kościół nie został wyburzony, a w 2010 roku przejął go browar Jopen, czy firma Jopen, dlatego że wcześniej Jopen ważył kontraktowo. W ogóle Jopen to jest browar, który powstał z idei odtworzenia piwa, jakie kiedyś produkowano w Harlemie. Oni zanurzyli się w kartach historii, wyszukali sobie jakieś receptury, które były tutaj ważone. Na tej podstawie powstało na przykład piwo Koit, bardzo słynne piwo z Jopena. No i ważyli kontraktowo w różnych browarach w Holandii, w Belgii, między innymi w La Trappe ważyli holenderskim browarze trapistów. No i postanowili wreszcie otworzyć własny browar. Zaraz go zresztą zobaczymy. I Jopen, bo o tym chyba nie powiedziałem, to jest miara beczki, wielkość beczki. Znaczy kiedyś po prostu tak jak są różne inne nazwy angielskie, tak na przykład właśnie po niderlandzku było Jopen, to była beczka około 120 litrowa. No, wejdziemy do środka, zobaczymy. Naprawdę fajnie to wygląda. I jak będziecie w Amsterdamie, na pewno warto się przejechać, to jest jakieś tam pół godziny autobusem z Amsterdamu do Harlemu. Wejdźmy do środka. Pierwsze piwo degustowane. Straszne przeboje tutaj były z tym, bo najpierw miałem spróbować piwa Berlinera z fenkułem i rabarbarem.
Dostaliśmy go nawet do spróbowania, ale poszliśmy zjeść śniadanie i po powrocie się okazało, że już to piwo nie będzie sprzedawane. Nie wiem, czy było zepsute, czy coś się stało, czy się skończyło. Natomiast mam teraz Coastal Goose, Jopen Coastal Goose, czy Coastal Goze, czyli po prostu gozę z solą morską i chyba z kolendrą. Nazwany jest tutaj styl tego piwa jako właśnie Leipziger Goza, czyli lipskie, chyba żeby właśnie podkreślić, że jest z kolendrą. O, nasolili go solidnie. Bardzo często jak się próbuje gozę, to ono, tak w zasadzie ta sól jest na granicy percepcji. Piwo się bardziej wydaje słodkie, bo sól podbija smaki, między innymi podbija słodycz, ale to jest naprawdę słone. No, powiem szczerze, że jeżeli szukacie właśnie słonego gozę, to jest idealne, bo tutaj nie trzeba się domyślać, nie trzeba się zastanawiać. Kolendry skromnie, o ile w ogóle dali. Wydaje mi się, że dali. Nie, jest na pewno, ale jak dla mnie to skromnie. Orzeźwiające na takie upały, jakie ostatnio panują, znaczy jak przyjechałem tutaj, to bardzo fajne, ale spróbujemy też czegoś cięższego. Dobra, tutaj jest taka koncepcja nie do końca deski, tylko taki zwany beer tasting, czyli dostajesz 3 piwa, ja sobie wziąłem 2 takie karteczki, zamówiłem. No i mamy piwa, zaczniemy od IPA, bo jest najlżejsze, no nie, Tulpomania, więc to jest orkiszowe. Tulpomania, zaczynamy od tulpomanii, orkiszowe. To jest setka, ten kieliszek. Bardzo fajny zresztą. Troszkę wajcen, troszkę serowy. Słodkawy. Goryczka niska. No, może coś się pojawia przy drugim łyku. Nie najgorsze, trochę mdłe. Przejdźmy do Moje Hell IPA. Dobrze powiedziałem? Ale świetnie pachnie. Chyba Equinox. Jest wyraźna nuta takiego popcornu, takiej nafty, oleju. Albo Mozaik, albo Equinox. Bardzo fajne. Albo jakaś Nowa Zelandia. Super. Kurde. Jedno z najlepszych IPA, jakie piłem, kurde, w tym roku chyba. Bardzo dobre. Znaczy, paradoks. Ono jest jasne, a smakuje jak ciemne IPA. Jak Black IPA po prostu. Taki słonecznik. Niesamowite. Bardzo dobre. To musi być, może to nie jest Equinox i Mozaik, może to są jakieś nowozelandzkie chmiele, ale jest mega, naprawdę. Goryczka mogłaby być większa, ale jest przynajmniej średnia.
Natomiast ten posmak takiego słonecznika prażonego, posmak tego trochę popcornu, posmak tego, tej nafty jest niesamowity. Wychodzi na to, że to jest ich IPA po prostu normalne, Nordze, moje nöl. Natomiast oni chyba zmieniają recepturę, bo wcześniej wyczytałem, że było Citra Simco, a to na pewno nie jest Citra Simco. Albo ich oszukali ci, co im sprzedają chmiel, bo to jest ewidentnie to jest któryś z tych nowofalowych chmieli. Albo Nowa Zelandia, albo coś z tego. Dobra, Hoppenbier. Też takim serem trochę daje. Może Hoppen było trochę stare. No jest taki, niestety nie bójmy się tego słowa, żygowinami trochę daje. To jest po prostu kwas izowalerianowy, czyli stary chmiel. O, jest goryczka, nie powiem, że nie. Nawet taka zalegająca trochę. Nie jest to bardzo złe piwo, no ale do tamtego IPA to w ogóle nie ma startu. To mogę wypić, natomiast tamto to były po prostu jakieś uniesienia. Dobra, idźmy dalej. Kitchen Confidential. Kitchen Confidential to było co? Aha, to jest to ziołowe, ale z jakim ziołem? Pikalili? What the fuck, co to jest? Pikalili to pikalili. No ale wiadomo, czy rośnie, Wikipedia to mówi. Właśnie nie patrzyłem jeszcze na Wikipedii. Okej. Pikalili tak wygląda. Pikalili to jest angielska interpretacja indyjskich pikli, czyli posiekane takie pikle, czyli w occie, warzywa i przyprawy. British Pikalili, American Pikalili, Surinamese Pikalili jest. No, powiem szczerze, strach jest. No, daje. Po prostu te. No, pikle, czyli warzywa w occie. Jakieś ogórki, takie trochę. Hutnej chyba też podobnie pachnie i smakuje. No, oryginalne. Ciekaw jestem, w jaki sposób oni to dodawali, czy wrypali na zimno, czy do kotła. Ale jest taki posmak marynowanych ogórków, papryki marynowanej, czy jakiegoś tam cukinii marynowanej, czegoś takiego. Takie właśnie pikle. Ciekawe. No i zostały nam dwa ciemne. Ost Indie Porter, czyli jak rozumiem, mocno chmielone piwo wysyłane do Indii. Tu jest w ogóle ciekawostka, bo złote lata Holandii, to jest XVII wiek, kiedy po prostu Holendrzy królowali w handlu. No i oni podkreślają, co podkreśla też Jacek Domagalski, Jacer, że oni wozili piwo do Indii, zanim to stało się modne. Wozili właśnie między innymi porter mocno chmielony. Pachnie trochę wędzonym słodem. Mocno palonym. I trochę ta nuta taka słonecznikowa. Bardzo dobre. Bardzo palone, bardzo czekoladowe, kawowe. No i jest ten słonecznik, czyli po prostu wyznacznik Black IPA. Ost Indie Porter to jest po prostu wschodnioindyjski porter, czyli to, co woziła kompania wschodnioindyjska do Indii. Bardzo dobre piwo. No, obok tego IPA najlepsze z tych próbowanych. No i mamy ostatnie, Brown Madonna, czyli Czarna Madonna.
W Polsce to by raczej nie przeszło, gdyby ktoś takie piwo wypuścił, Czarna Madonna. Chyba, że Madonna by była na, piosenkarka na etykiecie, ale to i tak by było z tego skandal. To jest Brown IPA. Ładne, klarowne, jak widzicie. O kurczę, ale fajne. Słodki. Ciasteczkowy. Takie brązowe herbatniki. Czekoladowe. Albo inaczej, kakaowe herbatniki, ale herbatniki, wiecie o co chodzi, takie suche ciastka. Jakaś wanilia, no świetny aromat. O, wow! Ile tu jest wanilii. Nie wiem, czy to jest z beczki jakiejś, czy to jest ten, ale naprawdę piwo jest genialne. Niesamowite, bardzo dobre. Czyli generalnie ta kartka była lepsza, ta jest gorsza. Chociaż ciekawe, ten Kitchen Confidential jest naprawdę ciekawy, ale ten Brown świetny. Nie wiem, z czego oni to uzyskali, prawdopodobnie ze słodów. No ale naprawdę świetne. No, powiem tak, warto było tu przyjechać. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zbudowany poziomem piw. Na 6, właściwie 7 piw, 3 były super, a jeszcze nie doszliśmy do risów. Znaczy doszliśmy, właśnie doszliśmy. Co prawda risy są z butelki. Zaczynamy od risa Valley of Darkness, czyli Dolina Ciemności. No oczywiście nawiązanie do Biblii, ale też do kultowego Pulp Fiction. 12% alkoholu, 40 IBU i tutaj mamy chmiele Hallertau Mittelfrüh, Isken Golding i Comet. No i to jest Ries. Butelka 10 euro, 9,50 w zasadzie. Bardzo ładna, drobna piana, czarne. Winny, taki winny, a nawet koniakowy aromat. Czyli alkohol, ciemny taki likier, a nie jest to słodki aromat. O, zdecydowanie by mu... Tutaj Łukasz, który razem ze mną degustuje. Ciekawy. To smakuje jak u nas parę było takich wypustów. Risy leżakowane w beczce po brandy. To jest taki właśnie brandy, nuta brandy. Brandy koniaku dla mnie. Pełni się zgadzam. Tak, taką też trochę dechą daje, taką beczką dębową, ale nie w sensie wanilii, tylko w sensie takiego drewna, to nic o leżakowaniu, o takiej stęchlizny nawet trochę. A to ma jeszcze, nie, to smaken, to nie jest, że dodawali. A tak jest, Buffalo Trace Bourbon Barrels było. No, to czuć taką łychę, łychę czuć. Teraz jak przeczytałem, to poczułem tą whisky. Wcześniej czułem brandy. Ale nie, taki alkohol, wiecie. I drewnianość, taka drewniana, po prostu dechowata trochę ten. Nie jest to taka wanilia, bourbon, super, taka słodziutka, tylko taka trochę bardziej wymagająca. Nie za gęste, musi być głęboko odfermentowane, bo nie jest nawet ani lepkie, ani słodkie. No teraz wanilia, chyba za zimne trochę było, bo tamte piwa były lane, natomiast to jest z lodówki, chyba było ciut za zimne, teraz wanilia zaczyna wychodzić, ale ta dechowatość cały czas w aromacie. No ale takie
złożone piwo. Złożone, nie jest to takie łatwe typu ris z wanilią. To jest wanilia, jest ta taka nuta wysokich alkoholi, kojarząca się z destylatem właśnie whisky czy brandy. Jest ta taka deskowość drewniana. O, ciekawe, bardzo ciekawe. Nie urzekło mnie, tak żebym po prostu się rozpływał z zachwytu, ale szanuję. Drugie. Spanish Inquisition. Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji. To jest piwo z papryczkami. Papryczkami, proszę ja was, Madame Jeannette Capsicum Chinese. Także możliwe, że to nawiązuje do jakiegoś tam sposobu przesłuchiwania, wiecie, jakieś tam rozżarzone żelazo wkładane w naturalne otwory ciała. Może taki być efekt. Słodko, słodziej pachnie. Nie pachnie też beczką, nie pachnie takim jakimś alkoholem. Wydaje mi się, że czuję tą nutę tej papryczki, ale może... Może to kwestia... zasugerowania się. Czekoladowe. Taka bardzo dobra czekolada gorzka, no i już piecze w przełyk. Na szczęście nie jest to jakiś obłędny poziom, ale czuć to pieczenie. Myślę, że jednak to piwo piecze tylko raz. Nie przepadam za piwami z papryczkami. Ale piecze. No, to jest trochę też takie połączenie, że w risie się spodziewacie na przykład, że będzie was piekło od alkoholu w przełyku. Natomiast tutaj jest jeszcze właśnie podkręcone to pieczenie przez papryczkę. Myślę, że bez tego byłoby chyba lepiej. A tak to jest czekoladowe. Też dosyć wytrawne, nie tak jak Valley of Darkness. Mieliśmy fuksa, my żeśmy tu przyjechali krótko po 10:00, co prawda pech był taki, że nie działała kuchnia za bardzo, ale mieliśmy fuksa, bo tu przyjechało w ogóle jakieś tłumy w ogóle emerytów, nie wiem, z Niemiec czy kurde z lokalnych jakichś klubów turystyki pieszej, czy o co chodzi, ale no jest full restauracja, dosłownie pół godziny temu po prostu weszły całe grupy po 30 osób, a my zaraz ruszamy do następnych browarów. Taka robota, co zrobić? Wasze zdrowie. Pamiętajcie, nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji.